Siemanko Liska, z tej strony Metsu i witam was w filmiku, w którym zaprezentuję wam najkrótszą serię jedenastek, w jakiej kiedykolwiek brałem udział w historii mojej gry w Ultimate Team. Tutaj jeszcze miałem szansę w 120 minucie, ale niestety w fatalny sposób ją zmarnowałem. To był bodajże ćwierćfinał eliminacji do Ligi Weekendowej. No i zaczęły się żółty karny, do pierwszego podszedł Juan Cuadrado, postanowiłem, że uderzę w prawo i udało się. Rywal został na środku, więc obstawiałem, że również uderzy w środek. U niego do rzutu karnego podszedł Bakambu, w sam środek strzał, no i pewnie mój bramkarz to wyłapał. U mnie do drugiego rzutu karnego podszedł Aurier, postanowiłem uderzyć środek, bo wiedziałem, że dwa razy tam nie wyczeka. U niego drugi rzut karny wykonywał Vela, mocne uderzenie, ale tylko w słupek. Więc stanąłem przed wielką szansą, postanowiłem szybko uderzyć Martialem, bardzo pewnie w boczną siatkę. No i wszystko mogło się teraz już rozstrzygnąć, do rzutu karnego podszedł Ferreira Carrasco, ale trafił tylko w słupek. 3-0, bardzo szybkie zwycięstwo. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek tak szybko wygrał serię rzutów karnych. Więc jak coś bliska, już wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam was na następne. Trzymajcie się!